rodzajem agresji, który ostatni przejaw mieliśmy w czasie II wojny światowej. Tak naprawdę w Europie zanikł ten instynkt mocarstwowy, można powiedzieć. Mocarstwa kolonialne się skurczyły, wszyscy zaczęli się zajmować sprawami europejskimi, dobrobytem i tak dalej, a Stany Zjednoczone wzięły odpowiedzialność za świat. I teraz jest pytanie. Musiały zastępować Europę w sprawach europejskich w 90-tych latach, Bałkany, Ukraina. Bez Stanów Zjednoczonych nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek mogło się zacząć rozwiązywać i znaleźć jakieś wyjście. Do rozmowy o wyborach za chwilę wrócimy, a teraz Paulina Łukawska i Wielkości. Informacje dnia w skrócie. Jest 3:30. Hillary Clinton zwycięży w głosowaniu w stanie Nowy Jorka, Donald Trump w kolejnych 7 stanach. To najnowsze przewidywania amerykańskich mediów. Kandydat republikanów wygrał w Teksasie, Nebrasce, Arkansas, południowej i północnej Dakocie i Wyoming oraz Kansas. Te wyniki są zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami, z wyjątkiem Nebraski, która nie miała oczywistego faworyta, a głosy zdobył Donald Trump. Po zsumowaniu wyników dotychczasowych przewidywań zarysowuje się niewielka przewaga Donalda Trumpa, który dysponuje teraz 128 głosów elektorskich. Hillary Clinton ma ich 97, a do zwycięstwa potrzeba 270 głosów. Trwa oczekiwanie na przewidywania dotyczące Florydy. Wynik głosowania z tego stanu ma istotne znaczenie dla ostatecznego rezultatu wyborów prezydenckich. Wszystko wskazuje na to, że różnica między Trumpem a Clinton będzie bardzo niewielka. Ponad 1000 osób czeka na wyniki wyborów w sztabie Hillary Clinton w Nowym Jorku. Kandydatka demokratów zorganizowała wieczór wyborczy w Centrum Kongresowym. Sztabowcy Clinton twierdzą, że to właśnie ona wygra te wybory. W sztabie Hillary Clinton jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W sztabie Hillary Clinton panuje już atmosfera ostrożnego świętowania. Na wyniki czeka ponad 1000 zaproszonych gości. Wszyscy żywiołowo reagują na kolejne informacje płynące z mediów o coraz większych szansach Clinton na zwycięstwo w kluczowych stanach, takich jak Floryda czy Ohio. Sztabowcy nie chcą jeszcze ujawniać ani tego, kto pojawi się na scenie, ani szczegółowego programu tego wieczoru. Na razie na scenie widać ustawioną tam ogromną amerykańską flagę, a z głośników słychać muzykę. Na telefilmach prezentowane są też klipy wyborcze z udziałem Hillary Clinton oraz prezydenta Baracka Obamy. Wiele osób stojących przed sceną ma w rękach amerykańskie flagi. Miejsce wieczoru wyborczego zostało wybrane przez sztabowców nieprzypadkowo. Centrum Jacoba Javitsa ma szklany sufit, co jest dla Hillary Clinton symboliczne. 8 lat temu, gdy Clinton przegrała z Barackiem Obamą walkę o prezydencką nominację, mówiła, że kobietom nie udało się przebić szklanego sufitu, ale że pojawiły się na nim rysy. To właśnie ten szklany sufit ma być tematem przewodnim dzisiejszego wieczoru. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Nowy Jork. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 32 minuty po godzinie 3. Let's be stronger together, my fellow Americans. America great again. God bless you. He is not qualified to be president of the United States. He's got experience, but it's bad experience. USA! USA! The world is watching. Exciting night. Amerykańska noc wyborcza w Polskim Radiu 24. Z ostatnich wiadomości wynika, że w większości stanów niezdecydowanych, a więc tych, które przesądzą o wyniku wyborów, prowadzi Donald Trump, chociaż Hillary Clinton może udać się wygrać wybory, jeżeli rzeczywiście utrzyma przewagę na przykład w Wisconsin i w Pensylwanii. Gdyby Donald Trump wygrał rzeczywiście, to ziściłoby się marzenie prezydenta Putina i wielu rosyjskich polityków. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosjanie pilnie obserwowali kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Zarówno politycy, jak i dziennikarze często poruszali ten temat w swoich wypowiedziach i publikacjach. Przy tym zwracali uwagę na możliwą poprawę stosunków Moskwy z Waszyngtonem w przypadku zwycięstwa kandydata, który zanegowałby dotychczasową politykę Białego Domu. Takim kandydatem w ocenie Rosjan jest Donald Trump. Jednak nigdy otwarcie w ten sposób nie oceniali pretendentów do urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych czołowi rosyjscy politycy, ani Władimir Putin, ani Dmitrij Miedwiediew nie wskazywali z nazwiska
nazwiska, kto byłby lepszy z punktu widzenia interesów Rosji. Rosyjscy eksperci, tak jak Nadjeżda Szwedowa, podkreślali nowy trend, który pojawił się w amerykańskiej świadomości politycznej, czyli postawienie przez establishment i finansjere na kandydaturę kobiety. Kampania 2016 roku pokazała szczególne znaczenie kobiet w polityce. To oznacza, że formują się nowe nurty w amerykańskim społeczeństwie. Jednak nie oznacza to, że Amerykanie wybierają między mężczyzną Trumpem a kobietą Clinton. Byłaby to zbyt prymitywna ocena. Mówiąc mniej dosadnie, ocena niejednoznaczna. Bez skrupułów o zwycięstwie Hillary Clinton mówi lider partii komunistycznej Gennady Ziuganow, który jednak nie upatruje ewentualnego sukcesu kandydatki demokratów w jej płci, ale powiązaniach rodzinno-biznesowych. W obecnej sytuacji raczej zwycięży pani Clinton. Za nią stanął murem amerykański kapitał, amerykańska oligarchia postawiła na nią. Wiele też mówi jej rodzinne pochodzenie. Tata, bardzo wpływowy człowiek z ambicjami politycznymi i wpływami w partii demokratycznej. W mojej ocenie zaczęło się od jej małżeństwa z Billem, któremu powiedziano, że będzie senatorem i była później prezydentem, którym też był. Teraz przyszła kolej na jego żonę. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy dziennikarze próbowali dowiedzieć się, na kogo postawiłby prezydent Rosji w amerykańskich wyborach, jednak jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskali. Władimir Putin nie zdradza swojego stosunku do kandydatów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. W dotychczasowych komentarzach określił Donalda Trumpa jako zwyczajnego faceta, a Hillary Clinton nazwał kobietą z własnymi poglądami. Agencja TASS opublikowała dotychczasowe wypowiedzi prezydenta Rosji dotyczące najpoważniejszych kandydatów w amerykańskim wyścigu prezydenckim. Rosyjska agencja przypomina, że Władimir Putin wielokrotnie powtarzał, iż Moskwa uszanuje każdy wybór Amerykanów. W opinii gospodarza Kremla najlepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia Rosji byłby taki polityk, który chciałby pracować na rzecz zbliżenia Moskwy z Waszyngtonem. Agencja TASS zwraca uwagę, że mówiąc o Trumpie, Putin pozytywnie ocenił jego plan nawiązania konstruktywnej współpracy rosyjsko-amerykańskiej. Charakteryzował go jako kandydata ludzi prostych, których zmęczyły już polityczne gry elit. Nie krytykował także stylu kampanii wyborczej amerykańskiego miliardera, używając taktownego określenia ekstrawagancja, a jego samego nazywając człowiekiem wyrazistym i utalentowanym. Z kolei wypowiedzi Władimira Putina dotyczące Hillary Clinton związane są z ich wieloletnimi kontaktami. Prezydent Rosji wielokrotnie podkreślał cięty język amerykańskiej polityk, krytykował ją za wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Rosji, podkreślając jednak, że w trakcie burzliwych dyskusji na pewno udałoby się im znaleźć wspólny język. Przy telefonie jest profesor Marek Jan Chodakiewicz, amerykański historyk i politolog. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Właśnie czytam taką informację. Trump and campaign manager are all smiles, czyli Trump i szef jego kampanii są, tryskają szczęściem. Rzeczywiście mają powody w tym momencie? Mam taką informację w New York Times, że jest przeciwnie, bowiem ludzie Clintonowi są szczęśliwi, a Trump jest gloomy, czyli że jest ponury. Jego ludzie są ponurzy i w złym humorze. Proszę sobie otworzyć Electro Result na stronie New York. Czyli do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieli, kto ma powody do świętowania, a kto nie. Jeżeli byś chciał, życzył pan sobie, wykręcę numer do mojej koleżanki, która siedzi w Westin Hotel i się spytam, jak wygląda atmosfera. To po prostu w tym momencie możemy się tylko z tego pośmiać. Ale to jest fantastyczne, bo to jest też część sposobu przedstawiania amerykańskich wyborów. To są zawody sportowe. Folklor, absolutnie dokładnie tak jest. Co za tym idzie, trzeba też pamiętać, że jak wygra się mecz, to znaczy, że problem będzie taki, jak wygrać następny, a nie problem taki, że siedzieć obrażony i nienawidzić tych, którzy nam dokopali. Po prostu się przygotuje na następne wybory, żeby próbować dokopać tym, co nam teraz dokopali. I pomimo tych wszystkich okropnych słów, które padły w kampanii wyborczej, w momencie, kiedy wynik zostanie rozstrzygnięty, Donald Trump pogratuluje Hillary Clinton, albo Hillary Clinton pogratuluje Donaldowi Trumpowi i dalej będą pracować na rzecz Ameryki. Zwykle tak jest.
Teraz jednakowoż Trump się trochę podłożył, bo zaczął robić odgłosy od jakiegoś czasu, że jak przegra, to znaczy, że ktoś musiał oszukiwać. Ale tutaj to jego syn sprostował wczoraj już, mówiąc, że nie do końca, bo jego ojciec uzna wybory, jeżeli się okażą uczciwe i przejrzyste, a wybory w Stanach Zjednoczonych jednak za takie są uważane po prostu. Nie ma pan rację, natomiast jednocześnie ja mam też przyjaciół w stanie Pensylwania, którzy u siebie w powiecie w tej chwili dyżurują, żeby nikt nie oszukał. I to też jest kolejny plus amerykańskich wyborów. Innymi słowy, w sumie bardzo dobrze, że obserwujemy te wybory i każde poprzednie amerykańskie, bo to jest fantastyczna lekcja również odpowiedzialności za państwo, mimo bardzo ostrych podziałów. W Stanach Zjednoczonych już się w to bawimy ponad 200 lat. Także nie jest to taki rekord jak w starej Rzeczpospolitej naszej, pierwszej, gdzie miliony osób w XV wieku, o XVI i tak dalej brało udział w procesie politycznym i Ameryka dopiero osiągnęła to w latach 820 w czasie tak zwanej Jacksonia Democracy, a Wielka Brytania dopiero w 830. Ale jednakowoż jest co podziwiać, chociaż największą demokracją jest India, tam jest to o dużo bardziej anarchicznym charakterze niż to, co się dzieje zwykle w Stanach Zjednoczonych. Notabene raz na 4 lata mamy wybory prezydenckie, ale tam, nie wiem, cały czas mamy jakieś wybory na jakiś tam temat, czy to do Rady Miasta, czy też do klubu wiejskiego, także praktyka samorządności jest czymś, co jest stałym, jest to cechą charakteru amerykańskiego. Nie wiem, czy pan wie, że 11 września, kiedy ostatni samolot tylko porwany był w powietrzu i pasażerowie się dowiedzieli telefonując oraz z innymi środkami, że trzy samoloty już uderzyły cel, to znaczy na dwa w World Trade Center, a jeden w Pentagon i zrozumieli, że mają być żywą torpedą, to co by zrobili Polacy? Polacy by wstali i zrobili szarżę, prawda, na terrorystów. Natomiast Amerykanie na pokładzie tego samolotu, nadając do swoich rodzin, żegnając się z rodzinami przez telefon, zagłosowali, co będą robić i wygrał głos, że trzeba dać w dziób terrorystom. Jest to coś tak niesamowitego kulturowo, że się w głowie wynieść. I do tego należy przyglądać się i również wyciągać wnioski, starać się przełożyć tę odpowiedzialność za państwo na nasz grunt. Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Marek Chodakiewicz. Z ostatniej chwili informacje. Kolejne dwa stany. W Connecticut zwyciężyła Hillary Clinton, a w Luizjanie Donald Trump, czyli stan głosów elektorskich 136 do 104 na korzyść Trumpa, ale podkreślę, nadal ani jeden ze stanów niezdecydowanych nie określił jeszcze swoich preferencji. A w studiu chciałbym wrócić do rozmowy o rosyjskim podejściu do Stanów Zjednoczonych, bo rosyjscy politycy, przynajmniej na przykład Władimir Żyrinowski, ekscentryczny, ale w dużej mierze mówiący, czy wyrażający opinię władzy, bardzo jednoznacznie kibicuje Donaldowi Trumpowi. Skąd ta miłość nagle do Trumpa? Pomimo się rzeczy, o których nie wiemy i które nigdy nie zostały udowodnione, to znaczy jaki jest poziom bliskości relacji Trumpa i jego otoczenia z Kremlem, to ewidentnie jest to wybór korzystniejszy, bo otwiera pewne opcje dla polityki Putina. Otwiera przede wszystkim opcję taką, że Trump może chcieć zrealizować swoje zapewnienia z kampanii wyborczej, że będzie chciał dogadać się z Rosjanami. A tutaj jego pewność siebie jest trochę zdumiewająca, znając jego doświadczenie polityczne i z polskiej perspektywy patrząc, jak
jak przepraszam, cwani są władcy Kremla w tych wszystkich grach, mają doświadczenie z czasów komunistycznych. Albo jeszcze wcześniejsze. Albo jeszcze wcześniejsze, tak, to jest naprawdę bardzo dobra szkoła dyplomacji. Ona jest w tej chwili poparta całym systemem technologii. Prowadzona jest wojna informacyjna, ingeruje się w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. No między innymi... Ingeruje się w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych? Tak, tak. To znaczy, jeżeli powiedziano w Stanach Zjednoczonych wyraźnie, że te grupy hakerów anonimowe są po prostu, za nimi stoi Kreml, za nimi stoi Rosja, państwo rosyjskie, służby rosyjskie, no to znaczy, że było to bardzo odpowiedzialne. No mieliśmy nawet wypowiedź Joe Bidena, wiceprezydenta, który zapowiedział akcję, no wręcz odwetową. No, to znaczy pokazanie siły amerykańskiej, jeśli chodzi o możliwości działania ofensywnego w cyberprzestrzeni. I bodajże chyba coś takiego miało miejsce, choć było to robione bardzo dyskretnie, tylko i wyłącznie po to, żeby dać sygnał Rosjanom, że nie powinni mieszać się w ten sposób w sprawy amerykańskie. Z drugiej strony trudno uwierzyć, żeby realnie Rosjanie mogli wpłynąć na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, w kraju dużym, potężnym, o celowo bardzo skomplikowanym systemie wyborczym, bo dodajmy, że ten system nie przypadkiem został zbudowany tak, że jest głosowanie nie bezpośrednie, że izby parlamentu są wybierane w oparciu o różne ordynacje i tak dalej, bo ten stopień komplikacji właśnie utrudnia ingerencję. Znaczy ingerencja w sensie jakiegoś świadomego technicznego oddziaływania na rezultaty wyborów, fałszowanie i tak dalej, czy też po prostu destrukcja jakichś elementów systemu wyborczego, to raczej nie. Zresztą od początku były zapewnienia, że nie ma takich możliwości. Ten system jest dosyć konserwatywny, tradycyjny, możliwości oddziaływania nie są duże. Była mowa o tym, że w kilku stanach jest taka możliwość ingerencji poprzez cyberprzestrzeń z użyciem instrumentu, który Rosja niewątpliwie posiada, ale poczyniono podobno pewne zabezpieczenia i jest tam również możliwość weryfikacji tych wyników i tak dalej, więc to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o ingerowanie w proces polityczny, czyli wpływanie na debatę polityczną w Stanach Zjednoczonych, na kampanię wyborczą i to mieliśmy, z tym mieliśmy absolutnie do czynienia. Znaczy w sposób świadomy na przykład ujawniano pewne informacje, próbując wpływać na opinię publiczną i to było sterowane z Kremla. To w sposób oczywisty. Założono pewne media, oczywiście internetowe, które miały publikować kompromitujące materiały, które miały wywołać wśród wyborców wątpliwości albo niechęć do jednego kandydata. Mieliśmy do czynienia z instrumentalizacją, ostatecznie to się wyjaśniło, WikiLeaks, bo przez przypadek, przez pomyłkę, może niedbalstwo, Russia Today, RT, rosyjskie medium służące właśnie tej globalnej wojnie informacyjnej, opublikowało te przecieki wcześniej niż WikiLeaks, więc widać było, kto tutaj dysponuje tymi przeciekami tak naprawdę. Więc rzeczywiście to po raz pierwszy. Poza tym być może by tego nie było, gdyby to była normalna kampania wyborcza, ponieważ ona jest szczególną kampanią wyborczą. A przy całej odporności systemu amerykańskiego ten system jest teraz testowany. Mam do czynienia jednak z bardzo populistycznym kandydatem. Poziom demagogii, odejście od meritum. Na przykład obserwatorzy wskazują na to, że tak zwane debaty prezydenckie, które często były kluczowe, które odbywały się w pewnych ramach, gdzie trzeba było ocenić demagogię i wykazać się kompetencją, a również przymiotami osobistymi, okazało się, że miały mniejsze znaczenie. A moje to, co powiedziano o Donaldzie Trumpie, to jego wyborcy wierzą w niego po prostu i tyle. Ale to jest argument, który słyszymy już od lat przy kolejnych kampaniach wyborczych, że jest coraz gorzej. Jak tak, to jest takie wiadolenie jak narzekanie na młodzież. Tak, że, mówiono, tak, że Bill Clinton sprzedawał się jak pasta do zębów. A tak, faktem jest, że zdolności komunikacyjne są bardzo przydatne. To miał je Bill Clinton niewątpliwie, miał je w swoim czasie Ronald Reagan, fantastyczne. Miał również Barack Obama, to była jego ogromna zaleta rzeczywiście. Hillary Clinton nie ma tego daru, Donald Trump ma. Donald Trump ma jeszcze to wyczucie tego celebryty, który żyje w świecie mediów, doskonałe wyczucie tak public relations. To jest takie odwrócenie sytuacji, to znaczy dzisiaj jest pytanie, kogo Amerykanie bardziej nienawidzą? Tak, tak, to ewidentne. To jako żywo powtarzane jest to pewien czas w komentarzach i to jest prawda. Znaczy, jeżeli mówić o problemach mechanizmu demokratycznego amerykańskiego, to jest problem, jak to się dzieje, że dwie kluczowe partie, to ciągle jest system dwupartyjny, niezależnie
od wszystkich zawirowań wybierają złych kandydatów. Bo można sobie wyobrazić, że taki standardowy kandydat republikański jak Mitt Romney na przykład w poprzednich wyborach, który przegrał z Obamą, z Hillary Clinton by wygrał. Teraz połączymy się znowu z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry, Marku. Witam ponownie. Coraz bliżej jesteśmy ogłoszenia wyników Battleground States, tych Stanach Niezdecydowanych, a tam wygląda na to, że przewagę zdobywa Donald Trump. Tak, na Florydzie, w Karolinie Północnej, prowadzi w Virginii, choć już tutaj przewaga bardzo zmalała, a nie ma głosów jeszcze z rejonów, w którym ja mieszkam, bo ja mieszkam na przedmieściach Waszyngtonu, w stanie Virginia właśnie, to jest bardzo dużo wyborców Hillary Clinton, no ale sam fakt, że jest tak blisko, powinien być bardzo niepokojący dla Hillary Clinton. To, że Donald Trump wygra na Florydzie, to, że wygra w Karolinie Północnej, jeśli wygra, czy w Ohio, to nie oznacza, że zostanie prezydentem. Ta sytuacja, z którą w tej chwili mamy do czynienia, czyli prawdopodobne zwycięstwo na Florydzie, prawdopodobne w Karolinie Północnej, prawdopodobne zwycięstwo w Ohio, oznacza tylko tyle, że walka będzie bardzo zacięta i że jeśli ktokolwiek wygra te wybory, to prawdopodobnie kilkoma głosami elektorskimi. To, gdzie powinniśmy w tej chwili patrzeć, to po pierwsze New Hampshire, tam była walka zacięta, Michigan, jeżeli Donald Trump wygrałby w Michigan, a tam bardzo zabiegał, tam Barack Obama nawet na dzień czy dwa dni przed wyborami pojechał, żeby bronić tego stanu dla Hillary Clinton, jeśli by wygrał w Michigan, no to jest bardzo prawdopodobne, że zostanie prezydentem. Tak więc New Hampshire, Michigan, Nevada. Pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że wzrost liczby głosujących wśród Latynosów w czasie wczesnego głosowania jest nie do odrobienia dla Republikanów, no to wtedy będzie korzystne i jest korzystne dla Clinton. Jest dużo znaków zapytania. Cały czas mamy bardzo wiele znaków zapytania. Na pewno jest lepiej niż niektórzy zwolennicy Donalda Trumpa się spodziewali. Myślę, że jest raczej dobry nastrój w sztabie Trumpa. No i ogromny niepokój w tej chwili amerykańskich demokratów, a to może oznaczać, że ta noc wyborcza będzie bardzo, bardzo długa. Czyli ten mecz, pojedynek będzie trwał. W związku z tym z naszego punktu widzenia to tylko to bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu mówił Marek Wąkowski, a w studiu jest Jarosław Guzy. Jeszcze chciałbym, wracając do wschodu, kraj, który nas bardzo, albo przynajmniej powinien bardzo interesować, Ukraina, o której w pewnym momencie Barack Obama chciał zapomnieć, ale nie dała o sobie zapomnieć. Czy któryś z kandydatów będzie miał na to pomysł, czy kompletnie nie? Znaczy, jeśli chodzi o Hillary Clinton, to można założyć kontynuację tej polityki, która od agresji rosyjskiej na Ukrainę trwa, amerykańska polityka. Co charakterystyczne, mówi się o tym, że sekretarzem stanu mógł zostać Joe Biden, obecny wiceprezydent, który chyba najwięcej z polityków nie tylko amerykańskich, ale zachodnich był na Ukrainie najczęściej. Tutaj można spodziewać się po prostu kontynuacji. Oczywiście można narzekać na politykę sankcji, że one są niewystarczające, że odpór dawany Rosji nie jest wystarczający, że pomoc dla Ukrainy nie jest wystarczająca. Można narzekać, że te siły wojskowe, które i natowskie w ramach zobowiązań po szczycie warszawskim i te amerykańskie w ramach własnych amerykańskich zobowiązań będą zbyt słabe, ale tak czy owak to będzie. Natomiast jeśli chodzi o Trumpa, wspomniał pan o NATO. Donald Trump nie jest wielkim fanem Sojuszu Północnego. Znaczy, on się z tego tłumaczył, bo rzeczywiście zaniepokoił tę opinię publiczną amerykańską i rzeczywiście się z tego tłumaczył. Wyglądało, że on nie do końca wie, jak NATO wygląda, funkcjonuje, co nie jest tak dziwne, bo nigdy się tym tematem nie interesował. No, między innymi charakterystyczny przykład wymienił możliwość obrony Estonii uzależnioną od tego, czy Estonia płaci tę właściwą sumę, ten poziom 2% minimum. No, nie wiedział, że Estonia akurat płaci 2% spośród trzech krajów bałtyckich. To jest kraj, który konsekwentnie wydaje na obronę. Więc jest to trochę zagadka. To nie jest główny temat jego kampanii. W ogóle polityka zagraniczna, pominąwszy kwestie wojen handlowych, znaczy pewnego izolacjonizmu również, jeśli chodzi o generalnie politykę globalną amerykańską, to po prostu tam nie ma za dużo polityki zagranicznej. Główne tematy to są jednak walka z establishmentem krajowym, co oznacza również jakoś tam podważanie dotychczasowej polityki w sensie aktywności Stanów Zjednoczonych na poziomie globalnym, zwłaszcza kosztów, jakie Stany Zjednoczone ponoszą, bo
tutaj Trump ma argumenty. No proszę bardzo, giną nasi żołnierze, my wydajemy gigantyczne pieniądze, a jednocześnie nasi sojusznicy wydają mniej. Właśnie to się odnosiło przede wszystkim do krajów zachodniej Europy. To one skorzystały z tej dywidendy pokoju, a Stany Zjednoczone w tym czasie prowadziły politykę interwencjonistyczną. I tutaj możemy zatoczyć wolt, wrócić do zachodniej Europy, bo popularność Trumpa jest odbiciem w pewnym stopniu albo kontynuacją tych samych trendów, które obserwujemy w Europie Zachodniej, zresztą nie tylko, czyli głosowanie antyestablishmentowe, znaczy świat się zmienia. O, świat się zmienia, to znaczy rzeczywiście tutaj są pewne podobieństwa przy wszystkich różnicach, oczywiście. Są podobieństwa polegające na tym, że jeżeli patrzeć na taką dalszą perspektywę od II wojny światowej, kiedy zaczęła się ta nowoczesna historia Zachodu, to po odbudowie ze zniszczeń wojennych kolejne dekady były dekadą niezwykłej prosperity, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast kolejne dekady, i to każda coraz gorsza, to były dekady, gdzie następowało rozwarstwienie, a systemy były coraz mniej wydajne, coraz mniej mogły dostarczać, zwłaszcza tym, którzy byli niżej tej hierarchii społecznej, i to wygenerowało duży potencjał populizmu. Elity przyzwyczaiły się, że rządzą, mając mandat i co najwyżej, mając pewne nadwyżki dóbr, są w stanie zaspokoić, czy przywilejami socjalnymi, czy rozmaitymi działaniami zaspokoić te potrzeby osób, które niespecjalnie korzystały na rozwoju, albo korzystały dużo mniej. Bo taki generalnie był układ. Wy pozwalacie nam rządzić, a my wam zapewniamy bezpieczeństwo, czy to socjalne, czy to fizyczne. Tak jest. A w tej chwili te systemy nie są na tyle wydolne. Świat się zrobił globalny, skomplikowany. Trzeba rywalizować. Stare potęgi gospodarcze muszą rywalizować z nowymi potęgami gospodarczymi. Te systemy również spatologizowały się po prostu. I na dodatek jeszcze to się nałożyło na pewne różnice kulturowe. Po prostu nastąpił rozdźwięk nie tylko ekonomiczny, w sensie tych grup, które skorzystały na tym nowym modelu turbokapitalizmu, globalizacji gospodarki. Inni zostali w tyle, względnie albo wręcz rzeczywiście zostali poszkodowani. Nastąpił rozdźwięk również kulturowy między tymi grupami. Ale to by znaczyło, że nawet jeżeli Hillary Clinton wygra, to w zasadzie tylko odroczy wyrok, bo ona jest... Znaczy problem nie zniknie, po prostu problem nie zniknie. Tak samo i te napięcia będą narastały, bo ona ich nie rozwiąże. Tak, bo to musi znaleźć przełożenie na politykę. No jeżeli to będzie źle świadczyło o systemie demokratycznym, on tym ma taką przewagę nad systemami autorytarnymi, że jest elastyczny i reaguje na oczekiwania ludzi. Dlatego Bernie Sanders prawdopodobnie, czyli kontrkandydat w prawyborach, to było charakterystyczne. Gdyby zdobył nominację, prawdopodobnie łatwiej mu było konkurować. No, Bernie Sanders prezentował coś egzotycznego na amerykańskim scenie politycznym, bo prawie że socjalistyczny model. Bardzo europejski, on się odwoływał do europejskich przykładów, skandynawskich na przykład. No, to jest bardzo egzotyczne i tak naprawdę sprzeczne trochę z kulturą amerykańską, ale widać było, jakie ma duże powodzenie. Również elektorat protestu, tylko z innej strony. Natomiast co jest charakterystyczne, nie przypadkiem tak trudno znaleźć, jako rozmówcę tutaj sami zauważyliśmy to, zwolenników Donalda Trumpa. Bo gdzie oni są? Oni nie są w Nowym Jorku, o którym mówiła pani Dudziak. Oni są gdzieś w Iowa, gdzieś w Wyoming. Oni są gdzieś w tej Ameryce. Zaraz się może okazać, że oni są też na Florydzie. Oni są też na Florydzie, oczywiście. Oni są też w Nowym Jorku, chociaż w mniejszości. Ci ludzie są. Po prostu jest ich wystarczająco dużo. I teraz tak naprawdę korzyścią z punktu widzenia tego zaciętego wyścigu wyborczego, który oglądamy i jeszcze rozsunięcie, jako żywo nie znamy, jest to, że bardzo trudno będzie jakiemukolwiek politykowi, nawet gdyby Hillary Clinton wygrała, pominąć ten problem i pominąć tych ludzi, którzy głosowali w ten sposób. No, nawet jeżeli ona wyjdzie i to jej przypadnie powiedzenie rozpoczęcia przemówienia My Fellow Americans, czyli bracia Amerykanie. Ona już w swoim finalnym wystąpieniu w kampanii wyborczej mówiła o zasypywaniu podziałów. Mogła, to będzie bardzo trudno. Mogła rozumieć dwie rzeczy przez to. Jedna to jednak polityka amerykańska, która była polityką kompromisów, gdzie partie republikańskie, demokratyczne trochę nachodziły na siebie. Ta kultura kompromisu kwitła po prostu w kongresie, również między prezydentem a kongresem.
teraz mamy bardziej wojnę plemienną, trochę przypominającą naszą politykę. A z drugiej strony są te podziały właśnie głębsze, społeczne, kulturowe. To są te dwie Ameryki. I ta zapowiedź Clinton to jest oczywiście pozytywne, ale jak to zapowiedzi w kampanii wyborczej, prawda? No, zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. A Donald Trump z kolei, który będzie reprezentował tę wyeliminowaną grupę, z pytania, jak sobie poradzi. Przecież on będzie miał cały establishment przeciwko sobie. Czy się do niego dostosuje? Czy będzie podejmie z nim walkę, która może być walką... No, może to być zwycięstwo perusowe na przykład dla Donalda Trumpa. Chociaż z pewnością nie będzie Hillary Clinton łatwo, nawet jeżeli wygra, bo z prognoz telewizji CNN wynika, że Izba Reprezentantów pozostanie pod kontrolą republikanów, w związku z tym te podziały być może nawet cały kongres, bo kwestia Senatu się ciągle waży. Bardzo dziękuję gościem. Dziękuję bardzo. W nocy wyborczej był Jarosław Guzy. Zapraszam na ciąg dalszy nocy wyborczej w Polskim Radiu 24 po informacjach, które przedstawi Paulina Łukawska. Let's be stronger together, my fellow Americans. President of the United States. He's got experience, but it's bad experience. USA! USA! The world is watching. An exciting night. Amerykańska noc wyborcza w Polskim Radiu 24. Minęła czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. 139 głosów elektorskich dla Trumpa, 104 dla Clinton. Takie są obecne sondażowe wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Do wygranej kandydat na prezydenta potrzebuje zebrać 270 głosów spośród 538. Według CNN, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, Hillary Clinton zwycięży w Connecticut i stanie Nowy Jork, a Donald Trump w Luizjanie. Kandydat Republikanów wygrał w Teksasie, Nebrasce, Arkansas, z południowej i północnej Dakocie, Kansas i Wyoming. Te wyniki są zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami, za wyjątkiem Nebraski, która nie miała oczywistego faworyta, a głosy ostatecznie zdobył Donald Trump. W większości amerykańskich stanów zakończyło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Z dotychczasowych rezultatów wynika, że walka pomiędzy Hillary Clinton i Donaldem Trumpem jest bardzo zacięta. Kandydat Republikanów prowadzi w kilku ważnych stanach: Floryda, Karolina Północna i Ohio. Jednoczesne zwycięstwo na Florydzie, w Ohio i Karolinie Północnej nie przesądza, ale znacznie zwiększa szansę Donalda Trumpa na prezydenturę. Jeśli miliarderowi udałoby się pokonać Hillary Clinton w którymś z tradycyjnie demokratycznych stanów, takich jak Wisconsin czy Michigan, to perspektywa zwycięstwa miliardera stałaby się bardzo realna. Sondaże przedwyborcze oraz wstępne częściowe wyniki głosowania sugerują, że taki scenariusz jest dość prawdopodobny. Z dotychczasowych wyników głosowania wynika, że Partia Republikańska utrzyma większość w Izbie Reprezentantów. Rosną także szanse Republikanów na utrzymanie większości w Senacie. Gdyby więc Donald Trump wygrał wybory, to mógłby przeforsować wiele swoich rozwiązań. Zwycięstwo Hillary Clinton zmusiłoby byłą sekretarz stanu do kompromisu z opozycją albo oznaczałoby paraliż władzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W całych Stanach Zjednoczonych wybierany jest 45. prezydent tego kraju. Większość Amerykanów uważa, że zakończona właśnie kampania była jedną z najbardziej brutalnych i brudnych w ostatnich latach. Większość głosujących, z którymi rozmawiał w Nowym Jorku nasz specjalny wysłannik, przyznawała, że kampania była zbyt długa i dobrze, że już się skończyła. Tak mówił m.in. Gary z Manhattanu. To była najokropniejsza kampania z tych, które widziałem w swoim życiu. Postaramy się, aby następne były lepsze, bo ta nie była przyjemnym doświadczeniem, gdy się to wszystko oglądało. Rachel podkreślała z kolei, że w kampanii dominowało wzajemne obrażanie się, a zabrakło merytorycznej dyskusji o programach. Prezydent, niezależnie jaki, powinien mówić, co i jak chce zrobić dla ludzi, a nie tylko mówić, że coś zrobi, nie wiedząc jak. Dla nich to nie było takie łatwe. Matthew z Manhattanu mówi, że dla niego kampania była bardzo smutna. Myślę, że to pokazało ciemne podbrzusze naszego kraju. Wśród klasy średniej wciąż jest wiele rasizmu. Klasa średnia łatwo daje się manipulować retoryką prezentowaną zamiast polityki.
Zakończona kampania była najdroższą w historii. Specjaliści szacują, że kosztowała ponad 6,5 miliarda dolarów. 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych wybierają również Polacy posiadający obywatelstwo tego kraju. W Chicago lokal wyborczy zlokalizowany przy parafii świętej Konstancji odwiedził reporter Polskiego Radia Jan Pachlowski. Roman Walczak, członek komisji wyborczej mieszczącej się w Chicago w parafii świętej Konstancji. Zauważyłem, że szczególnie właśnie głosują ludzie starsi, jeżeli chodzi o Polaków, i to naprawdę tacy po 90 i nawet trochę starsi. Albo jeżeli są to ludzie młodsi, to nie przychodzą sami, tylko z rodzicami. Także nie wiem, czy nie mają odwagi, żeby pierwszy raz głosować, drugi raz tylko z rodzicami przychodzą. Pytają właśnie, jak się głosuje, jeżeli głosują po raz pierwszy. Polonusi nie chcieli zdradzać, na kogo głosowali, ale podkreślali fakt, że to Donald Trump, w przeciwieństwie do Hillary Clinton, spotykał się ze środowiskami polonijnymi. Miło, że zauważył w ogóle Polonię. Może teraz będzie jakiś pozytywny finisz tego. No, miło, że nas zauważył, ale to ja myślę, że troszkę za późno. Ciąg to jest przed wyborami, a jak wybory przejdą, jest wszystko pusto. Część Polonusów w amerykańskich wyborach głosuje także dlatego, bo w taki sposób mogą wybrać kandydatów, którzy sprzyjają Polsce. Możemy pomóc dla ojczyzny. O wynikach wyborów w poszczególnych stanach na bieżąco będziemy Państwa informować w trwającej amerykańskiej nocy wyborczej w Polskim Radiu 24. Prognoza pogody. Dziś w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite, miejscami duże opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, choć z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami, a nawet rozpogodzeniami. Mimo to, także tu gdzieniegdzie pojawią się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny. Jedynie na wybrzeżu słaby i umiarkowany południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 4. Let's be stronger together, my fellow Americans. Great again. God bless you and good night. He is not qualified to be president of the United States. He's got experience, but it's bad experience. USA! USA! The world is watching. An exciting night. Amerykańska noc wyborcza w Polskim Radiu 24. Zarówno Hillary Clinton, jak i Donald Trump chcieliby za kilka godzin rozpocząć przemówienie od My Fellow Americans, tak jak słyszeliśmy Hillary Clinton przed chwilą, bo to by oznaczało, że ktoś z nich będzie prezydentem. Łączymy się ze sztabem wyborczym Hillary Clinton w Nowym Jorku, gdzie jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry. No nie są to zbyt dobre nastroje dla Hillary Clinton na razie, bo z tych najnowszych wyników, o których już pogryzaniu paznokci czytam co chwilę. Tak. Rzeczywiście, no jeszcze, no nie wiem, godzinę, półtorej godziny temu, to już się powoli zaczynało świętowanie, bo te wyniki, które spływały takie cząstkowe, mówiły rzeczywiście, że wszystko jest zgodnie z przewidywaniami, że Hillary Clinton wygra przynajmniej część ze stanów swingujących, co daje jej pewną prezydenturę. A tutaj no nie jest miło, jeśli chodzi o Hillary Clinton. Sztabowcy się trochę rozpłynęli. Sama Hillary Clinton, jej tutaj nie ma. Jest w jednym z hoteli nowojorskich w centrum Manhattanu. Jest z Billem Clintonem, z córką Chelsea i ogląda te doniesienia. Miała tu przyjechać już, ale jeszcze jej tu nie ma. Pytanie, kiedy przyjedzie, bo ta noc będzie bardzo długa. Obgryzanie paznokci wynika też z tego, że te różnice w tej chwili w tych najważniejszych stanach to są różnice o włosy, żeby nie powiedzieć o paznokieć, bo Floryda to jest 100 tysięcy głosów, zaledwie różnicy na korzyść Donalda Trumpa. No, w tej chwili trochę więcej, 150 tysięcy głosów. Przy czym tam już się kończy liczenie głosów. Jeśli Trump wygra, to poważnie zwiększa swoją szansę na prezydenturę. Taka sama różnica głosów to jest w tej chwili w północnej Karolinie. Tam też głosowanie się kończy. Taka sama jest w Ohio. Tam też głosowanie się kończy i wszędzie tam prowadzi Donald Trump. Tutaj na tej scenie, gdzie jest wielka amerykańska flaga, gdzie już dawno miał się zacząć, nazwijmy to, program artystyczny. Był pastor metodystów, były kobiety przemawiające w imieniu Hillary Clinton.
miało być tego dużo więcej, mieli być artyści, na razie to wszystko jest wstrzymane. Sztabowcy mówią, kiedy my ich wszyscy tutaj pytamy, czy już mają ten ostateczny plan, czy wiedzą, kto będzie na scenie, w jakiej kolejności, mówią, nie, 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 to wszystko się zmienia. Tutaj wyraźnie nastroje opadły. Od czasu do czasu na scenie publiczność, te ponad 1000 osób, które to jest, są zagrzewane do wznoszenia okrzyków Hillary, Hillary, she will win, takich okrzyków mówiących o tym, że to Hillary Clinton zostanie prezydentem. Nie to, żeby nikt w to nie wierzył, ale ta przewaga naprawdę topnieje, a z drugiej strony, jak popatrzymy na przykład na przewidywania The New York Times, to te przewidywania mówią, że 60-kilka% jest, 60, że prawdopodobieństwo wygrania Donalda Trumpa jest już 60-paroprocentowe. I to jest poważna zmiana, bo przed rozpoczęciem liczenia głosów mówiono o ponad 70-80% szansie Hillary Clinton. Dziękuję bardzo. Ze sztabu Hillary Clinton Wojciech Cegielski, a teraz Michał Żakowski w sztabie Donalda Trumpa. Tutaj optymizm, rozumiem, już nie jest urzędowy. No nie jest urzędowy, chociaż te nastroje na początku były dość takie, bym powiedział, wyważone, pełne oczekiwania. Oczywiście czekając gdybyś mógł powtórzyć to zdanie. Wyważone nastroje w sztabie Donalda Trumpa. No ale posłuchajmy teraz. To jest właśnie to, co się dzieje, to co mówił Wojtek półtorej godziny temu, wyważone, no, dla takich, które nie wskazywały na to, że ludzie przyszli tu rzeczywiście na imprezę, na zwycięskie party, prawda? I tak jak już mówiłem, taka jest nazwa tego wydarzenia tutaj w Hiltonie. No pojawia się coraz więcej ludzi, coraz więcej osób przychodzi, coraz więcej pojawia się czerwonych czapeczek takich baseballowych z napisem Make America Great Again, czyli to jest ten slogan wyborczy Donalda Trumpa. Widać te twarze bardziej rozluźnione. Są też zdjęcia wpuszczane na Twitterze ze sztabu wyborczego, tam gdzie są, to się nazywa pokój działań wojennych, tak, War Room, to jest w Trump Tower, to się mieści ten pokój i tam Donald Trump razem z Mike'em Pence'em wbici wręcz w rezultaty wyników. Nie widać na ich twarzach może od razu triumfu, ale rzeczywiście stało się i dzieje się coś niezwykłego, dlatego że miało być łatwo na Florydzie, nie jest. I między innymi ten tłumek ludzi, który tutaj, no jest około może 1000, 1500 ludzi, cały czas wita owacjami kolejne stany, które no, należą do Donalda Trumpa. No, to są chociażby Arkansas, północna Dakota, południowa Dakota, Teksas, no to jest oczywiste, ale to są też momenty, które dodają animuszu tym ludziom tutaj zgromadzonym. Ja myślę, że jeszcze Kansas podobno, to są przewidywania Associated Press, te wszystkie wielkie korporacje medialne tutaj po prostu prześcigają się w informacjach, gdzie już można coś powiedzieć, jak można jeszcze zaistnieć, jak można być tym pierwszym, który powie, że właśnie tam kandydat, jeden z kandydatów zyskuje albo wręcz wygrywa. I co więcej, Donald Trump ma powody do zadowolenia, patrząc na wyniki spływające cząstkowe i jeszcze nierozstrzygające z stanów swingujących, z tych niezdecydowanych, bo w tej chwili wygląda na to, że tylko w trzech z nich ma szansę wygrać Hillary Clinton, to jest Pensylwania, Colorado i Virginia. Dziękuję bardzo. Ze sztabu Donalda Trumpa mówił Michał Żakowski. They're following the close race unfolding in Florida, very close. That crucial battleground state still too early to call. More votes coming in. America's going to be okay. We will turn this country around. I have faith. I know God is not done with America yet. Come on, we need somebody strong. We need our country that can be our country again and not be owing all the other countries. Remember, no matter what happens, the sun will rise in the morning and America will still be the greatest nation on earth.
z informacji, które spływają, jest taki komentarz jednego z amerykańskich polityków. Wow! I to najlepiej oddaje sytuację w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Nikt do końca niczego nie wie, a my połączymy się z hotelem Westin, gdzie jest Magda Skajewska i jej gość. Dobry wieczór ponownie, witam serdecznie, a ze mną w hotelu Westin na nocy wyborczej organizowanej przez ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce pan Roman Rewald, były szef amerykańskiej izby handlowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. No właśnie, bo już zbliżamy się powoli do tych kluczowych stanów, tych stanów swingujących, ale ta przewaga Donalda Trumpa jest coraz większa, wydaje się. Czy pan się spodziewał takiego obrotu wydarzeń? Nie, to będzie szokujące, że przecież przez całą kampanię Clinton przeważała, dostawała 70%, 80% przewagi w wyborach. A teraz zaczynamy już słyszeć różnych komentatorów, którzy w zasadzie taką piosenkę sobie śpiewają: Ameryka, nic się nie stało. I zaczyna być, powstawać retoryka, że no co teraz będzie, jak Trump wygra, bo wydaje się, że przeważyła się ta sala z kolei na drugą stronę i szanse na to, żeby znowu się przeważyła w stronę Clinton, są coraz mniejsze. Właśnie dziennik New York Times daje już Trumpowi no 78% szans na zwycięstwo. Tak, tylko że musimy pamiętać, że ciągle zdarzało się wcześniej, że jeden kandydat wygrywał, a potem nagle była przemiana. Czy to potem było w Brexicie amerykańskim, prawda? Jak już wszyscy szli spać z przekonaniem, że przeciwnicy Brexitu wygrali, a się potem okazało, że dokonał się przełom w ciągu nocy. Przełom jest się jeszcze reakcja, może dokonać. No, ale, pierwsza reakcja ale na razie, bo Jarosław Kociszewski, bo właśnie jest informacja, że papiery terminowe, futures, zaczynają tracić na wartości. I to by świadczyło o tym, że giełda zaczyna przyzwyczajać się do myśli, że jednak kolejnym 45. prezydentem może być Donald Trump. Albo zaczyna reagować na taką myśl. No, trochę wcześniej reaguje, ale na ogół rynki finansowe mają dobre wyczucie tego, czego się można spodziewać, i to tylko powoduje dalsze przygnębienie po stronie zwolenników Hillary Clinton, jestem przekonany. A co według pana może zdecydować o tym zwycięstwie tak naprawdę? Czy to jest taka silent majority, ludzie, którzy, tak jak zresztą było w przypadku Brexitu, który pan tutaj wspomniał, może nie przyznawali się podczas tych badań sondażowych, że będą głosowali na Trumpa, ale jak przyszło do czego, to jednak oddali głos na niego? Czy to może chodzić o to? Na początku w tej kampanii widzieliśmy, że jest dość duża grupa niezdecydowanych wyborców, którzy się nie deklarowali ani po drugiej stronie. No i najwyraźniej ci niezdecydowani postanowili głosować na Trumpa. I to przeważyło. Wszystkie dotychczasowe sondaże, które dawały taką dużą przewagę Clinton, no musiały wziąć pod uwagę fakt, że opierają się na znacznie mniejszej próbie niż w poprzednich wyborach, bo ta niezdecydowana grupa była duża. No i to powinno budzić niepokój, ale trochę hura optymizm, że skoro mamy taką dużą przewagę, to się nic nie może zdarzyć dla zwolenników Clinton. Okazuje się teraz, że idziemy w drugą stronę. Ciągle jeszcze można nastąpić przewrócenie tej sytuacji, no ale na razie mamy tak, jak jest, i z wielkiego chóra optymizmu zwolennicy Clinton są przygnębieni i czekamy, co będzie dalej. Właśnie, okazuje się, że te wybory są nieprzewidywalne, a to przecież Donald Trump był rysowany, czy też był wskazywano na to, że to on jest takim kandydatem nieprzewidywalnym. Czy to jeśli chodzi chociażby o przyszłe relacje handlowe Stanów Zjednoczonych, czy to jeżeli chodzi o relacje polityczne, politykę zagraniczną. Co się stało? Ta nieprzewidywalność się przelała teraz na wyborcę amerykańskiego, na tę mądrość zbiorową mądrość amerykańskiego wyborcy. Jest też nieprzewidywalna. Tak jak nieprzewidywalna jest reszta świata. Populizm zaczyna nabierać coraz większego znaczenia.
i przewidywalność, która do tej pory towarzyszyła różnym wyborom, przestaje być elementem istotnym. Czyli nie jest wykluczone, tak jak pan powiedział, Brexit po amerykańsku, ale na ostateczne wyniki cały czas oczywiście jeszcze czekamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Roman Rewald był państwa i moim gościem. Oddaję głos do studia. Dziękuję bardzo. A ze Stanów Zjednoczonych cały czas spływają wyniki. Hillary Clinton wygrała w Nowym Meksyku, Donald Trump w Montanie, czyli stosunek głosów elektorskich 149 do 109 na korzyść Trumpa, ale raz jeszcze podkreślę, w żadnym ze stanów swingujących, tych niezdecydowanych, jeszcze sytuacja nie została rozstrzygnięta. Moim gościem jest dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Mam nadzieję, że dzień dobry. Dla kogoś z pewnością tak. Ja chciałbym wrócić do polityki zagranicznej, bo ja rozumiem, że ona nie była przedmiotem kampanii wyborczej. Natomiast niezależnie od tego, kto wygra wybory, przed nią nie ucieknie. A już w szczególności nie ucieknie przed regionem, który pogrążył chyba każdego z poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Bliski Wschód. Nadzieje Baracka Obamy na przełom, przemówienie w Kairze zakończyło się niczym. George Bush zostawił po sobie koszmarny bałagan. Bill Clinton to chyba ostatni prezydent, który miał szansę coś zrobić, ale zakończyło się niczym. Poprzedni prezydent Bush, wojna w Zatoce, tak można wstecz kierować swój wzrok. I będziemy szli od klęski do klęski, łącznie z porażką Jimmy'ego Cartera i tak dalej, i tak dalej. Czy myśli pani, że któryś z kandydatów ma jakikolwiek pomysł, co z tym zrobić? Jeżeli miałbym powiedzieć, że ktokolwiek ma jakiś pomysł, to z dwójki naszych obecnych póki co jeszcze kandydatów, to chyba większe, czy bardziej poważne, czy pełne wyobrażenie na temat tego, jaka ma być polityka Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, ma jednak Hillary Clinton. To znaczy, bo ona jest... Bo była sekretarzem stanu i ma doświadczenie, ale to jest jeden zarzut wobec niej również. Ale odwróćmy, to wcale nie musi być zarzut, to wręcz odwrotnie. To jest ta pani polityk, która miała wieloletnie doświadczenie z obcowaniem z polityką także bliskowschodnią. Tu chodzi o to... popierała arabską wiosnę, która zakończyła się koszmarem, który teraz widzimy. Co więcej, to przecież możemy tam kilka rzeczy jeszcze innych dodać. Zaangażowanie w problem, znaczy nie tyle w problem, co w dosyć skomplikowaną sytuację w Libii, później pewne samodzielne myślenie, nawet trochę odmienne od tego, co proponował Barack Obama w kontekście polityki, czy wobec Iranu, czy wobec Izraela, bo tutaj wiemy, że ta dwójka się mocno rozchodziła. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, to chyba bardziej przewidywalna na Bliskim Wschodzie faktycznie byłaby Hillary Clinton. Chociaż ciekawe jest to, że ta polityka Hillary na Bliskim Wschodzie, jeżeli Hillary Clinton zostanie jednak panią prezydent, ona i tak wyraźnie różniłaby się, czy by różniła się w przyszłości od tego, co zrobił, czy co proponował Barack Obama. Natomiast z drugiej strony nie wiadomo, czego się spodziewać po Donaldzie Trumpie, przepraszam, jeżeli miałby zostać prezydentem. Zwłaszcza, że jeżeli cały czas pozostajemy, ja pozostaję pod tym efektem, tak, pod wpływem efektu wow politologów amerykańskich i tak się zastanawiam, na ile poważnie już można traktować potencjalne zwycięstwo Trumpa i jakie to miałoby przełożenie na Bliski Wschód. Zwłaszcza, że to, co podczas kampanii Donald Trump mówił o Bliskim Wschodzie, to wszystko to są takie bardzo populistyczne zbitki, z których niewiele wynika, w zasadzie nic poważnego nie wynika. Znaczy, on mówi, Trump muzułmanów atakował. Tak, i stąd na przykład żarty w mediach arabskich i to całkiem na poważnie już teraz, chociaż to wydaje się ciągle żartem, reklama linii lotniczych jednej z arabskich, że wykupujcie proszę bilety, tak, póki jeszcze można do Stanów Zjednoczonych, bo w momencie, kiedy Donald Trump zostanie prezydentem, to już muzułmanie zgodnie z zapowiedziami nie będą mieli tak otwartego wjazdu. Ja mam wrażenie, że niezależnie od tego, kto wygra, to sam fakt, że
Barack Obama przestanie być prezydentem, spowoduje, że Benjamin Netanyahu, premier Izraela, będzie mu się łatwiej oddychało. To prawda. Tak, bo to jest ta jedna kwestia, która w zasadzie łączy, czy zbliża, czy tutaj mają podobne podejście oboje kandydaci, znaczy oboje kandydaci wykazują podobne podejście do kwestii Izraela. I Hillary Clinton jest wyraźnie proizraelska, a także sam Donald Trump. Natomiast ja bym się zgodziła z tym, absolutnie tak. Benjamin Netanyahu odetchnie, bo nie będzie to Barack Obama. I z Donaldem Trumpem, i z Hillary Clinton łatwiej mu się będzie rozmawiało. Z Hillary Clinton, ponieważ jest to polityk, która ma zresztą od zawsze takie dosyć proizraelskie postawy, w tym sensie proizraelskie, że ona wie, że najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie jest Izrael i pozostaje Izrael, i to jest ten partner strategiczny. Natomiast Donald Trump wychodzi z podobnego założenia, tak, że jednak mimo wszystko trzeba Izraelczyków trzymać blisko, a mam wrażenie, że to wynika z tego, że on może ma nie za wielkie rozeznanie w stosunku do całej reszty Bliskiego Wschodu. Ale już nie mówiąc o tym, że ma również rodzinne powiązania, bo w końcu jego córka, czy wychodząc za mąż, przeszła na judaizm i za powodzenie ojca modliła się w synagodze Lubawiczerów ultraortodoksyjnej. Ale posłuchajmy Baracka Obamy, który również, mam wrażenie, dzisiaj obgryza paznokcie i troszeczkę zaklina rzeczywistość. Nasza demokracja zawsze była hałaśliwa i awanturnicza. Przechodziliśmy przez trudne wybory, które wywoływały podziały, ale zawsze wychodziliśmy z tego silniejsi. Pamiętajcie, że nieważne co się stanie, to rano i tak wzejdzie słońce i Ameryka wciąż będzie najwspanialszym krajem na świecie. So whether your chosen candidates win or lose tonight, let's... To był Barack Obama, który znowu, to troszeczkę brzmi jak urzędowy optymizm, to znaczy on mówi, że nad Ameryką wzejdzie słońce niezależnie od tego, kto wygra, czyli nie brzmi jak człowiek, który oddaje urząd w ręce kolejnego prezydenta, który byłby przez niego preferowany. To prawda, natomiast pamiętajmy jedno, że polityka amerykańska bez względu na to, kto przyjmuje stery, zawsze jest zdominowana w większości przez element ciągłości, aniżeli przez element zmiany. I tak uspokajając naszych słuchaczy, można by powiedzieć, że nie to, że nic się nie zmieni w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, ona będzie poddana pewnej korekcie, natomiast to, co się wyraźnie może zmienić, to przede wszystkim instrumenty, znaczy priorytety pozostaną takie same, natomiast zakładamy, że inaczej będzie ona realizowana, to znaczy w trochę innym stylu. I można mieć tylko nadzieję, że jeżeli prezydentem jednak zostanie Donald Trump, to nie będzie on zainteresowany Bliskim Wschodem i raczej tutaj pozostawi pole do popisu swoim doradcom czy sekretarzowi stanu, czyli administracji, więc być może polityka zagraniczna wróci, czyli ta bardzo skomplikowana rzecz dla Donalda Trumpa, bo faktycznie nie jest zorientowany w tym, powiedziałabym bardzo wyraźnie. Ale nie on pierwszy. To prawda. Prezydent Bush też kompletnie się nie orientował. I dał radę. To już jest kwestia dyskusyjna. Interpretacji. Natomiast obawy o izolacjonizm amerykański, o to, że Amerykanie pod prezydentem Trumpem, jeżeli miałby dzisiaj wygrać, po prostu nie będą zainteresowani polityką międzynarodową, nie będą chcieli być strażnikiem świata. I to jest realne wyzwanie, abym nawet powiedziała, że to jest realne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Jeżeli mamy tak niestabilne regiony jak Bliski Wschód, w którym dzisiaj mamy konflikt i w Syrii, i w Iraku, mamy jednak kurczące się
tak zwane państwo islamskie, ale wciąż istniejące i nie wiadomo, czy przypadkiem radykalizm islamski gdzieś nie wybuchnie, a gdzieś, czyli konkretnie na Bliskim Wschodzie z taką podwójną siłą. Jeżeli mamy wciąż nierozwiązaną kwestię izraelsko-palestyńską, mamy kilka mniejszych konfliktów, ale dosyć istotnych, mamy zwalczające się dwie potęgi bliskowschodnie, czyli Arabię Saudyjską i Iran, to co więcej, zapomniałam dodać, a szalenie ważna sprawa, mamy coraz wyraźniej harcującą Rosję w regionie, to pytanie jest takie, jeżeli ktoś miałby realnie wpłynąć na stabilizację polityki bliskowschodniej, to nie będę szalenie odkrywcza rano, dzisiaj, że to mogą być tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone. Znaczy, nie chcę zabrzmieć jak członkini jednego czy drugiego sztabu kandydatów amerykańskich. Natomiast realia są takie, że bez Stanów Zjednoczonych naprawdę nie da się rozwiązać tych kwestii na Bliskim Wschodzie. Więc izolacjonizm Donalda Trumpa ewidentnie szkodziłby sytuacji międzynarodowej, ponieważ pozostawiałby Bliski Wschód absolutnie jakby nietkniętym, takim jakim jest. A tam jest potrzebny. Różne, którą ktoś musiałby wypełnić, ale to jest coś, czego mam wrażenie wyborcy Donalda Trumpa oczekują. Bo to są też ci ludzie, którzy uważają, że siedliskiem wszelkiego zła jest na przykład ONZ. Oni mają dosyć, nie widzą powodu, dlaczego ich żołnierze mają ginąć w miejscach, których nazw nie są w stanie wymówić. To prawda, ale ja mam wrażenie, że to jest taki szerszy problem i poważniejszy edukacji politycznej i społecznej w ogóle społeczeństwa amerykańskiego i zachodniego i jednocześnie takiej świadomości i poczucia odpowiedzialności nie tylko za własne państwo, ale za rolę, którą odgrywają Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Jeżeli już ktoś jest, tak jak Stany Zjednoczone, niekwestionowanym jednak hegemonem po przynajmniej 91 roku, to trzeba wiedzieć, jakie role za tym idą. Do rozmowy wrócimy. Donald Trump, pierwszy stan swingujący Ohio.